Słuchajcie, jeszcze mam takiego małego podniusa, nazwę to podniusem, ponieważ też jest z ministranego podwórka, z Ministerstwa Cyfryzacji. Nie wiem, czy słyszeliście o aplikacji do kwarantanny. Nie, ale jestem mega ciekawy. Okej, no wiadomo, że... Dość szybko powstała. Dość szybko powstała, zdecydowanie. A co w Polsce mówisz, tak? Tak, tak, tak. No wiadomo, okay, że dobra. W Polsce mamy, nie chcę teraz kłamać, ale wydaje mi się, że kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy osób, rząd wielkości różnicy. Dobra, mamy dużo osób objętych kwarantanną i policja ma za zadanie te osoby kontrolować, czy one faktycznie przebywają w miejscu zamieszkania, czy w miejscu odbywania kwarantanny. Do tej pory odbywało się to w ten sposób, że policja przyjeżdża na osiedle, dzwoni do takiego obywatela, ktoś musi podejść do okna, pomachać i odklepane. No wiadomo, to się nie skaluje, więc powstała aplikacja kwarantanna domowa. Można sobie ją zainstalować, jeśli jesteśmy objęci taką kwarantanną. Działa to w ten sposób, że telefon zbiera informacje z GPS-a. Co jakiś czas dostajemy powiadomienie, że mamy 20 minut na wykonanie zadania. Tym zadaniem jest zrobienie sobie selfie. No brzmi jak jakiś odcinek Black Mirror, już tak co czuję. Zdecydowanie brzmi jak odcinek Black Mirror. Zasięg taki akceptowalny, jakby błąd pomiaru w tym GPS-ie, w zbieraniu danych z GPS-a wynosi 100 metrów tej aplikacji. W sensie, że jeśli oddalisz się od swojego miejsca do 100 metrów, to tak jakbyś był jeszcze w kwarantannie. Więc oczywiście w internecie zaczęto rozmyślać, jak można tą aplikację oszukać. Polska. No, czemu nie? Polska. Oczywiście. Oczywiście. Więc czy można podłożyć jakieś zdjęcie zamiast selfie, tak? Czy można jakiś tam wykorzystać sztuczny GPS, aplikację sztuczny GPS? Co się dzieje z tymi danymi? To jest również ciekawe pytanie. Ministerstwo Cyfryzacji właśnie w niebezpieczniku, na łamach niebezpiecznika, bo odpisując na zapytania z niebezpiecznika, na część tych pytań odpisało. Okazuje się, wyobraźcie sobie, że selfie przerabia pewien bot. Tego typu rozwiązania też widzimy, nie wiem, w jakichś aplikacjach, które skanują chociażby prawa jazdy na potrzeby usług carsharingowych. Więc jest jakiś bot, który wykrywa, czy to faktycznie jest prawdziwe zdjęcie, tak? Czy jest krótka sekwencja wideo. Przyznam szczerze, że nie miałem okazji wykorzystać tej aplikacji. Co mnie ciekawi najbardziej w tym newsie? I ciekawi mnie, kiedy ta aplikacja została zrobiona. No bo my co chwilę słyszymy, że wprowadzenie jakiejś cyfryzacji w Polsce no wymaga czasu. Nie wiem, na CEPiK 2 czekaliśmy grube lata, na jakąś aplikację M-Obywatel no czekaliśmy też grube miesiące, a tu nagle z dnia na dzień pojawia się aplikacja na telefony przetwarzająca masę naszych danych osobowych, zbierające dane GPS-ów, zdjęcia, selfiki, tak? Skąd to się wzięło? Nie wiem, czy macie jakieś... Ale nie ma jasnej informacji, kto jest producentem, kto wygrał przetarg, bo w ogóle samo zorganizowanie przetargu. To jest, tak, trwa grube miesiące, a tu nagle faktycznie jest aplikacja. Więc ja nie jestem ciekawy, kto jest producentem tej aplikacji. Nie wiem, czy być może jest tak, że... Że jakaś chińska firma. Jakaś chińska firma może. Ale jest producentem. Czasami to nie jest aplikacja, która na przykład została napisana na też inne do innych krajów, w innych, nie wiem, że na przykład została to zaadaptowana na potrzeby polskie, bo podejrzewam, że podobne rozwiązania na pewno też mają za granicą. Polacy pewnie nie są pierwsi z takim pomysłem, jak stworzyć aplikację, więc się zastanawiam, czy czasami nie zostało zaciągnięte już gotowe rozwiązanie. Wiesz, to jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie tak jest, Przemku, jak mówisz, ponieważ no, wiemy wszyscy dobrze, że takiej aplikacji, chociażby, ja już nie mówię o tej kwestii przetwarzania, tak, o której Mateusz wspominał, ale gdzieś tam po stronie backendowej, ale samą aplikację, żeby stworzyć, to jednak jest kupa czasu, tak, więc ja bym raczej też optował w tą stronę, że aplikacja została zaadoptowana, tudzież gdzieś właśnie istniejąca aplikacja została wykorzystana i pewnie obrandowana, więc... Tak, to nie jest też wcale takie proste, ponieważ ta aplikacja łączy się jakoś z systemem zbierania tych danych z kart lokalizacyjnych, łączy się gdzieś też z systemami policji i tak dalej. Policja też ma jakby, dostaje powiadomienia chociażby, że ktoś się gdzieś tam nie zalogował, więc nawet
jeśli jest jakaś aplikacja zewnętrzna, to nawet zintegrowanie tego z obecnymi metodami, z obecnymi służbami chociażby, no wydaje mi się być dość ciężkim wyzwaniem jak na kilka dni. Nie wiem, póki co traktuję tego newsa jako taki trochę pozytywny, trochę negatywny, no bo z jednej strony okazuje się, że możemy coś dowieść szybko w Polsce i... No pozytywny, bo mamy świetnych programistów w takim razie. Tak, w sektorze publicznym. Biorąc pod uwagę poprzedniego newsa, tego właśnie z organizowaniem głosowania do Sejmu, to powiedzieć tak naprawdę, czy tam jakiś diabeł nie tkwi czasem w szczegółach, ale nie wiem, może nasi widzowie mają więcej insightów, to z chęcią się... No właśnie od widzów, tylko tutaj skomentował nam Raj Konkret. Pewnie stan epidemii pozwoliłby aplikacja powstała bez przetargu.